Uwaga, uwaga, bo jak go czytałam, to się czułam bardzo niekomfortowo. Uwaga. Mąż z żoną rozmawiają. Mówi ona. Dobrze, więc teraz powiedz mi, jak to się robi. Tylko o tym słyszałam od koleżanek. Najpierw weź go do ręki. Ale obleśne. Zapewniam cię, że nie ma w tym nic obleśnego. Chwyć go za główkę jedną ręką. Tak? I co dalej? Tak, dobrze. A później pociągnij drugą ręką. Ach tak, a widzisz, jak ci dobrze idzie? I co teraz? Teraz possi. No, ty chyba żartujesz. Nie, nie żartuję, zacznij ssać. Obleśny, naprawdę ludzie tak robią? Tak. Jesteś pewny? Tak, przecież mówiłem ci, że jestem doświadczony. Dla mnie to nie pierwszy raz. Uwierz mi, poślij chwilę. I jak? Słonawy w smaku. No to chyba dobry, nie? Nawet nie głupie. A co teraz? Teraz rozsuwasz nóżki. Co ty powiedziałeś? Rozsuwasz nóżki. To miałeś na myśli? Tak, tylko musisz bardziej odciągnąć nogi, bo będzie ciężko dojść. Tak, daj, pokażę ci. A, rozumiem. Właśnie, i znowu bierzesz go do rączki. Jak go już wyciągniesz, to weź go do buzi. Tak? O, właśnie tak. A co zrobić z tym żółtawym? To też się połyka? Zależy od podobania. Można połknąć, jak się chce. Spróbuj. Nie, to głupie. Popatrz teraz na mnie. Spróbuję wyciągnąć to różowe palcami. Czasami są małe problemy, dlatego można sobie pomóc ustami. Można też postać, czasem to pomaga. A teraz poszło? Tak, czułam. I jak było? Smaczne? Muszę przyznać, że nie głupie. Chcesz więcej? Tak, chętnie. Tylko mi powiedz, czy to musi być tak cholernie skomplikowane? No kochani, ja nic nie poradzę. Tak się je raki. Fajny, nie czytaj więcej.